się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu. Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczyk obieży, wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachować się wiecznie, pod jego pióry uleżysz bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się na mszy świętej, niedzielnej, którą chcemy ofiarować Panu Bogu za świętej pamięci Józefę Kułakową w siódmą rocznicę śmierci, intencja od rodziny. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie Was wszystkich zgromadzonych. Niewielu w Kościele, mam nadzieję, że więcej przed Waszymi ekranami, poprzez internet łączycie się z nami, modlicie się z nami. Pozdrawiamy Was wszystkich, którzy łączycie się teraz we wspólną modlitwę. Zdajemy sprawę z tego, że nie są to czasy łatwe, ale mamy nadzieję, że może od poniedziałku coś się zmieni na lepsze. Czekamy z niecierpliwością. Rozpoczynając tę najświętszą ofiarę, uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem ją złożyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który łazisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm łaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swoje rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę, tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. Oto słowo Boże. Ty leczysz złamanych na duchu, Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać, Pan buduje Jeruzalem. Gromadzi rozproszonych z Izraela. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę?
Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiedniej miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Ukochani Chrystusie, kochane dzieci, droga młodzieży, bracia i siostry, tak próbuję oczyma mojej wyobraźni zobaczyć, jak wy uczestniczycie we mszy świętej. Są wśród nas parafianie nasi w kościele, wy jesteście przed ekranami swoich odbiorników i tak sobie myślę, może ktoś z was uczestniczy we mszy świętej, widząc nas na dużym ekranie telewizora. Może ktoś ma włączony laptop. Może ktoś inny jest na iPadzie. Może ktoś po prostu trzyma w ręku telefon komórkowy, poprzez który się łączy z nami. Są różne możliwości, różne sposoby, aby z nami się łączyć. Cieszę się, że jesteście z nami. Cieszę się, że uczestniczycie w tej mszy świętej. Niektórzy z was może pracują, może będą chcieli później zobaczyć
jak msza święta przebiegała, to też dobrze. Ważne jest to, abyśmy w niej uczestniczyli. Moi drodzy, dzisiejsza niedziela mówi nam o tym, jak Pan Jezus odwiedził świętego Piotra i uzdrowił jego teściową, która była w gorączce. Ale mówi też Ewangelia o tym, jak Pan Jezus się modlił. Modlił się i uzdrawiał, czynił dobro. Udawał się do różnych miejsc, ponieważ powiedział, że po to wyszedłem, aby mógł nauczać w całej Galilei, w synagogach, ale wyrzucał również złe duchy. Dzisiaj czujemy działalność złego ducha, może nawet mocniej niż kiedyś, bo nam przeszkadza w modlitwie, we mszy świętej, w zgromadzeniach. W 1956 roku amerykański znany reżyser Cecil DeMille wyreżyserował film zatytułowany 10 przykazań. Za ten film otrzymał 7 Oscarów. Był to na ten czas film bardzo drogi, produkcja bardzo droga, ale również dużo zarobił na tym filmie. Kiedyś go zapytano, które z przykazań według pana reżysera dzisiaj jest łamane przez ludzi najbardziej. Odpowiedział sławny filmowiec bez wahania: pierwsze, które brzmi: nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Reżyser tłumaczył dalej, że właśnie to przykazanie jako pierwsze przekroczyli Izraelici. I najbardziej to przykazanie jest dzisiaj łamane, nieprzestrzegane. Czynią to współcześni ludzie. DeMille dodał, że obecnie nie kłaniamy się bożkom, tak jak Izraelici to robili, ulanym ze złota, z metalu, wyrzeźbionym w drewnie czy wykutym w kamieniu. Dzisiaj ludzie kłaniają się bożkom w postaci pieniędzy, sławy, dążenia za wszelką władzę, za wszelką cenę do władzy, do rządzenia, gonienia za przyjemnością. Dzisiaj ludzie kłaniają się bożkom w postaci kultu seksualności ludzkiego ciała. Służenie fałszywym bożkom jest pewnego rodzaju opętaniem ludzi przez złego ducha. Niestety tak trzeba nazwać. A że tak naprawdę się dzieje, to my widzimy każdego dnia. Czego nam się zabrania i w imię czego? Tak naprawdę dzieje się, ponieważ świadczą o tym oglądane różnego rodzaju filmy o egzorcystach. Działalność szatana jest potężna.
I właśnie w tych filmach ukazana jest moc szatana, ale również moc Boża. Bo egzorcysta to jest kapłan, który ma władzę, specjalne modlitwy w imieniu Kościoła, na mocy udzielonego mu pozwolenia czy delegacji przez miejscowego biskupa, który dzięki ascezie, modlitwie, głębokiej duchowości łączy się z Chrystusem i uwalnia ludzi z mocy szatana. Na pewno słyszeliśmy o takich egzorcystach, szczególnie w Polsce jest bardzo modne. Od wieków skazani jesteśmy na ataki złego ducha, na wybór między jednym królestwem a drugim królestwem. Oczywiście, że to królestwo dzisiejszego świata jakoś bardziej nas pociąga niż Królestwo Boże. Bo proponuje nam różnego rodzaju przyjemności tego świata, co oczywiście jest też złem. A więc jako dzieci pierwszego Adama nosimy w sobie piętno zła i grzechu, który jest sprzeczne z tym, co Chrystus nam przyniósł. Bardzo często mamy konflikt, skarżymy się i możemy powtórzyć za Owidiuszem: widzę rzeczy lepsze, pochwalam je, ale wybieram gorsze. Dlaczego tak się dzieje? Wiemy, że jest dużo dobra w świecie, a wybieram jednak zło. Święty Paweł wyraził to w słowach podobnych. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Dzisiaj w Ewangelii widzimy człowieka opętanego, którego Pan Jezus uwalnia. Musimy pamiętać o tym, że wypędzając ducha nieczystego z człowieka opętanego, Chrystus potwierdza swoje bóstwo. I co jest w tym ważne, że człowiek, który jest opętany przez szatana, przez złego ducha, sam nie jest w stanie się od niego wyzwolić. I to jest sprawdzone. Nie jest w stanie sam się wyzwolić. Potrzebuje pomocy. Potrzebuje właśnie kogoś, kto by się nad nim modlił i go wyzwolił. Potrzebuje egzorcyzmu, specjalnej modlitwy Kościoła przez odpowiedniego kapłana. Może my nie jesteśmy opętani przez złego ducha w takim stopniu jak ten człowiek z Ewangelii, ale jesteśmy opętani w inny sposób. Zastanówmy się zatem, czy nie służymy i nie kłaniamy się w naszym życiu jakiemuś fałszywemu bożkowi. Być może tą cząstką złego ducha, która przeszkadza nam być ludźmi naprawdę bożymi, jest nasza wewnętrzna pycha. Jestem pysznym człowiekiem. A może jest to duch zazdrości, który niszczy naszą więź z Chrystusem, czyniąc nas smutnymi zabawkami w szponach zła, w szponach szatana.
Ktoś nazwał zazdrość najgłupszym z grzechów. I wiecie dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który zazdrości, sam się z tym męczy. Nie może spać po nocach. Sam sobie szkodzi. Ma wyrzuty sumienia, podniesione ciśnienie, złe samopoczucie. A w tym samym czasie człowiek, któremu zazdrościmy, śpi sobie spokojnie, nie martwi się. I komu szkodzimy? Zazdroszcząc sobie, tylko sobie. Podsuwając nam pokusę pychy czy zazdrości, zły duch trzyma nas jakby na smyczy, bawi się nami, śmieje się szyderczo z naszej głupoty. I to jest jego zwycięstwo. Podobnie jest z wadą chciwości, przeliczania wszystkiego na pieniądze, zdążeniem za wszelką cenę do władzy, sławy, popularności. A to nam przeszkadza w modlitwie, w kontaktach z drugimi ludźmi. Może być również takim bożkiem, któremu służymy, a może o tym nie wiemy. Cząstka złego ducha objawiająca się w nas w lenistwie, w kulcie przyjemności. Nie chce mi się tego robić, bo jestem leniwy. Albo dążę do wszelkich przyjemności za wszelką cenę. Może też być takim służeniem złemu duchowi to, że jesteśmy uzależnieni od różnych nałogów, jesteśmy niewolnikami, bo czynimy świadomie zło. Prosty przykład. Lekarz mówi, nie wolno ci palić papierosów, nie wolno ci pić alkoholu. A ty, wiedząc o tym, że to szkodzi, dalej to robisz. Czy to nie jest zniewolenie? Czy to nie jest lekceważenie? A przy tym służenie złemu duchowi. Wielu ludzi trzyma zły duch w kajdanach pijaństwa, narkomanii, szczególnie młodych ludzi, hazardu, pornografii, wielu innych wad i słabości. Czasem właśnie też marnowanie czasu. Kiedyś pamiętam, szedłem do jakiegoś molu coś kupić i widać starsze osoby, siedzą na ławkach, nic nie robią, oglądają sobie przechodniów albo idą na zakupy i chodzą po wszystkich półkach, towarach, dotykają, oglądają. Cały dzień potrafią tak przejść, nic nie robiąc, nic nie kupując, marnując czas. Szatan się z tego cieszy, bo nie wykorzystałeś tego czasu na modlitwę. I zaciera ręce. Udało się. Problemem i złym idolem czy bożkiem przesłaniającym nam to, co dobre i Boże, może być również zaniedbywanie życia duchowego i rodzinnego. Z powodu uzależnienia
od telewizji. Zobaczmy, ile czasu spędzamy przed telewizorem. Normalnie człowiek w ciągu dnia pracuje, wieczorem obejrzy wiadomości, czy jakiś film, czy sport i to wszystko. A są ludzie, którzy z samego rana wstają i muszą włączyć to pudło, telewizor i siedzą cały dzień przed nim i marnują czas. Niektórzy też siedzą przed komputerem. Wiadomo, że teraz bardzo dużo ludzi pracuje z domu przez komputer, czy dzieci, młodzież uczą się, słuchają wykładów, czy profesorowie, którzy sami wykładają. Ale tutaj czasu się nie marnuje. Marnuje się czas wtedy, kiedy niepotrzebnie siedzimy przed komputerem czy telewizorem. Pamiętajmy jednak, że Pan Jezus pomagał ludziom, odwiedzał, uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych, wyrzucał złe duchy. I On jest również chętny nam pomóc. Skorzystajmy z tego, nie odkładajmy na później. Wystarczy mieć silną wiarę i silne pragnienie, a Chrystus nam pomoże. Amen. Powstańmy. Wyznajmy teraz wspólnie swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Szukajmy Zbawiciela razem z potrzebującymi uzdrowienia przez Jego miłosierdzie i przedstawmy Jemu nasze prośby. Módlmy się o umocnienie łaską Kościoła w naszej Ojczyźnie, aby stał się skutecznym narzędziem Bożego działania przeciw chorobom moralnym. Ciebie prosimy. Módlmy się o wyzwolenie naszego społeczeństwa z przemocy złego ducha, która objawia się w kłamstwie i niesprawiedliwości. Ciebie prosimy.
Módlmy się o oświecenie apostołów Ewangelii, aby sprostali zadaniu głoszenia jedynie prawdy Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się o uzdrowienie duchowe i fizyczne naszych bliskich, aby z radością służyli Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zbawienia dla świętej pamięci Józefy Kułakowej i wszystkich zmarłych, aby Bóg wejrzał na ich wysiłki i dobro, które czynili. Ciebie prosimy. Módlmy się o obdarzenie nas duchem modlitwy, która w ciszy i samotności objawia wolę Bożą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, racz się litować nad naszą dolą, ulecz nas z uporczywej skłonności do złego i pomóż nauczyć się świadczenia o Tobie przez codzienne życie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twoich hodności utrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, by stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś. Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam. Zapomnij nam nasze winy. Przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij i w swej ojcowskiej miłości ku naszej schył się słabości. Ojcze, przygarnij nas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak światu mi wołałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz sam duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Ciało krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała krwi Twojej. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Jezu, drogi Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam. Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem. Mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj. Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny, pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie i z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Kilka ogłoszeń na nadchodzący tydzień. Zapraszamy dzisiaj po południu od godziny 2 do godziny 5 na odwiedzenie naszego kościoła, na prywatną modlitwę, przyjęcie Komunii Świętej, a gdyby ktoś chciał skorzystać z sakramentu pojednania, to taka możliwość również jest. Jeżeli ktoś nie odebrał jeszcze swoich zestawów kopert na ten rok, to bardzo proszę, przy wyjściu z kościoła można to uczynić. Biuro parafialne jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie z panią sekretarką bądź przez e-mail. Sprawy finansowe. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy $4190.30 na składkę niedzielną, natomiast na fundusz budowlany $8215.64. Bóg zapłać za waszą ofiarność. Często pytacie się, jak mamy składać nasze ofiary. Niektórzy przysyłają czeki pocztą, niektórzy przynoszą, kiedy są na mszy świętej, lub jest też wspaniała okazja, by w niedzielę na ten czas adoracji od 2 do 5 można też przynieść ofiary, wrzucić do koszyka. Niektórzy też robią to przez elektroniczny system PayPal. I też te pieniądze do nas docierają, także jest możliwość, tylko trzeba sobie jakąś taką wypracować metodę, aby nasz Kościół wspierać. W ostatnim czasie pożegnaliśmy świętej pamięci Aleksandra Kanię. Polećmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Czekamy wszyscy na to, kiedy zakończy się ten okres pozostawania w domach. Mamy nadzieję, że premier Ford ogłosi to w poniedziałek i troszkę zluzuje te restrykcje, byśmy mogli powrócić przynajmniej w jakimś stopniu do normalności. Na to wszyscy czekamy. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja. Niech obroną będzie nam, alleluja. Jego słowo zawsze trwa, alleluja. Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja. Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja. Braciom je radośnie nieść, alleluja. Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja. I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja. Źródło życia, Panie nasz, alleluja. Ty nam wieczne życie dasz, alleluja. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja. W Trójcy Świętej